Tak. O ja pier... Nie. O matko, o kurde, zapomniałem, że mam te rączki. Witam, dawno nie było z Subnautiki. Wow, i chodźmy do Bogdana, bo Bogdan już się chce przywitać. O kurde, sterowanie pamiętam. Gdzie jest Bogdan? Bogdan! O, daleko jest! Też się chyba stęsknił. Kurde, bo nie pamiętam sterowania za bardzo. Welcome aboard, Captain. I sterowania? O kurde! Ale dokładnie, witam serdecznie tutaj, Ropeka, to jest Subnautica VR. Bo viral, jak ja lubię to mówić. A dzisiaj wyruszymy w łeb, szczerze mówiąc nie pamiętam. Kurde, powiem wam, że nie pamiętam. Chyba powinniśmy się wybrać na to... Czekaj, co ja potrzebowałem? Moduł głębokości. A żeby zdobyć ten moduł głębokości, to potrzebuję tej miejscówki. A żeby zdobyć tą miejscówkę, to potrzebuję się przygotować. Więc tak, chyba pamiętam, że w poprzednim odcinku mówiłem, że się wyniosę z tej bazy i chyba to będzie dzisiaj mój cel. Że się póki co będziemy musieli stąd ewakuować. Mam na początek, byśmy sobie może utleniać. Woda. Na pewno potrzebuję obserwatorium. Magnety, co nie wiem, czy nie zostawić sobie. O kurde, to się świeci, jednak tutaj mogę sobie brać te rzeczy. Ale fajnie. Na tego. Mam. Teraz podstawa bazy. Czyli właz, to powinienem mieć. To mam. Pomieszczenie wielofunkcyjne też będę mieć. Znaczy mogę korzystać sobie z cyklopa jako pomieszczenie wielofunkcyjne, ale wiecie, chciałbym tam mieć cokolwiek. Magazyny i tak dalej. Dobra, myślę, że tyle starczy. Okej, statystyki mamy pełne, możemy płynąć. Bierzemy sobie prawna do tego. A gdzie witamy, kapitanie? O, mogę stąd ulepszać i zabierać rzeczy. O wow, nie wiedziałem o tym akurat. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu tak długo Subnautiki nie było, to też mam małe problemy, bo jak się za długo... Znaczy przynajmniej tak było na początku, to po prostu mi strasznie się chciał wymiotować. I musiałem po prostu przyzwyczaić się do gier z wirtualnej rzeczywistości. A teraz powinno być lepiej. Myślę, że wrócimy tak bardziej z regularnie z odcinkami, zwłaszcza, że wystartowałem, słuchajcie, z nowym kanałem, na którym też będą filmy. To będzie bardziej kanał, który będę wrzucał po prostu sobie gry. Że wiecie, Son of the Forest, tak dalej, nie będę tam za bardzo montował też. Choć kto wie. O nie, panie kapitanie, góra lodowa! Unik. A tak, ja potrzebuję tam generalnie się osiedlić, by poszukać sobie materiałów do zrobienia sobie rzeczy. Oj, spokojnie. Łere wejście. Gdzie było to wejście? Chyba tutaj. Dobra, cała naprzód, kapitanie, jak to powiedziałby tego. Jeszcze sprawdzę, wszystko się nagrywa. Nagrywa się, dobra, płyniemy! Musimy być cicho, bo tu gest lewiatan akurat pływa. A my mamy to przeżyć. I ta muzyczka.
Aż mi się ścieżka przypomniała, taka fajna gra. Znaczy, nigdy nie powstanie z niej remake, mimo iż studio istnieje, bo jest bardziej... Okej, to chyba nie jest aż tak straszny potwór. Były te ręce. Ja tak poprawiam gogle i takie... Dobra. Topielco, liczę na ciebie, że się nie przetopisz mi. Nie wiem, jak zrobić te wiertnicze. Nawet jakbym mocno chciał, to nie mogę tu zostać. I'm stuck. O ja ale nie. Do Lewiatana, jeden krok. Ja pierdolę. Expectro Patronus! Expectro wypierdalandus ode mnie! Zostaw to! Cyklop nie wiedział! Kurde, nie! Nie! Wypadł! 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 Bariera! Dajesz, czadu! Muszę się chronić jak zaklęciem, przed, jak Harry Potter się chronił przed cebłą. O nie! W ogóle kiepskim miejscu jestem. Bariera długo nie wytrzyma! Wodę zabieramy! O shit, dosłownie nie wytrzymamy długo. No płyń! Klopie, bo inaczej schodzisz jako to pielec. Okej, okay, wodę nabieramy, ale dobra. Bywało gorzej. Bywało gorzej. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak kiepsko. Dobra. Najgorsze przed nami. Trochę kapi, ale stabilnie. Niżej, ta? Niżej. Warning. External hull damage detected. Fuck. Nie wiem, czy go tutaj zostawić. Szczerze mówiąc, gdybym go tutaj zostawił, to nawet nie byłby zły pomysł. Dobra. Engine powering down. Dobra, muszę naprawić go tylko. Jak to mawiał klasyk, ja go naprawię. Ja go naprawię. A, to był, tutaj było wyjście, dobra. Ja go naprawię. Ja go naprawię. Dobra, tu raczej nie ma Lewiatana. Przynajmniej Ghost Lewiatana. A jeszcze tu jest dziurka. Ja go naprawię. Spokojnie, topielcu. Naprawię cię.
Welcome aboard, Captain. All systems online. Let's go. Welcome aboard, Captain. Wrócę po ciebie, cyklopie. Nie obiecuję, ale wrócę. Dałbyś taki wiertło, ale nie wiem, gdzie ono jest. Nie było takiego zejścia na dół? A było, tam chyba. To jest magma. Dobra, tu chyba nie przetrwamy akurat. Tylko kurde, wypadałoby tak gdzieś obok cyklopa. Cyklopa. Rauna gdzieś. Dobra, nie powinienem się za bardzo zbliżać do tego. Czy były zawsze takie żyły na rękach, czy dopiero teraz się zrobiły? Gdzieś tutaj. Emergency power only. Oxygen production offline. Potrzebujemy jakieś roślinek, a czy tu są jakieś roślinki jakiekolwiek? Nie, ale są rybcie w sumie. O kurwa, to jest kwas jakiś. O matko, nie. Powinno starczyć. Tak myślę. Potem to będzie luźno z tymi drzewkami i tak dalej. Welcome aboard, Captain. Da, ja coś czuję, że nie jestem aż tak przygotowany na tę wyprawę, ale dobra. Smutna tak będzie bez Bogdana i tak dalej, ale myślę, że tutaj zakończymy.
Ja sobie tak przypominam, jak zdobyć te materiały i następny odcinek myślę, że będzie bardziej skupiony na eksplorowaniu tych rzeczy, by zwiększyć wydajność tego. Póki co jesteśmy tutaj uwięzieni. Nie wiem, czy da się zrobić tak, by być odporny. Ja będę musiał moduł głębokościowy zdobyć na tym. Ja ogólnie chyba sobie podpłynę też po rzeczy, więc... Ja jeszcze będę pewnie się pracował kilka razy na powierzchnię. To trochę zajmie przeprowadzka, ale tak. Kurwa, ale dużo tego magnetyzmu, tylko szkoda, że nie ma tego, czego ja chcę. Bo rubinu, złoto, srebra to tutaj jest od tego obszaru cieplny. Chwila. Obszar cieplny. Nie, raczej to nie jest koło obszaru cieplnego. No ale dobra, więcej wiem, dlaczego moja postać krzyczy, że o, umieram. Bo po prostu jest ciepło i kwas. A myślę, że na tym zakończymy. Darki, że taki krótki odcinek po długiej przerwie, ale jak coś będę starał się wrócić do regularnego nagrywania, sapnowniki, no to ja was żegnam, elo elo!